Słuchajcie, jak wielokrotnie powtarzam, ten rok 2020 jest naprawdę fantastyczny pod kątem użytkowników dronów i premier, które mamy przyjemność śledzenia właśnie. I już na początku 2020 weszły o kilka modeli fantastycznych dronów. Ja w tych piątkowych audycjach mówiłem już o tym, że mamy na przykład Hapsana Zino 2. Mamy do dyspozycji Otel Evo 2, fantastyczny dron. Mówiliśmy o tym, że Aerial Edition zrobiła kamera, czy producent kamer Insta 360. Genialna rzecz, gdzie dokładamy właśnie dostawkę do Mavica i mamy możliwość fantastycznych ujęć 360 bez widoczności drona. A dzisiaj trochę o też rewolucyjnym projekcie, który nazywa się Power Egg X. Amerykańska firma Power Vision, o której nie mówiliśmy dotąd na antenie, która produkowała już wcześniej drony właśnie w kształcie jajka albo drony, które mają możliwość wodowania czy też podwodne jednostki, stworzyła właśnie niesamowity model, którym zadebiutowała na targach CES 2020. Jest to Power Egg X, który ma między innymi taką cechę, że staje się z camcordera kamerą na statywie aktywną ze śledzeniem, tak jak Osmo, a jednocześnie dronem, który jest wodoodporny. I to właśnie ta trzecia cecha, wodoodporność Power Egg X jest chyba jedną z najbardziej spektakularnych cech, dlatego że silniki są już wodoszczelne, natomiast mamy jeszcze skorupę, tak jak w Osmo czy w GoPro Hero, gdzie możemy tą skorupę ubrać na nasze jajko i dzięki temu jesteśmy w stanie latać nawet w deszczu czy w każdych warunkach atmosferycznych. Genialna sprawa i to zmienia też postać latania dronami w tej chwili, eksploatację, bo w takich krajach jak na przykład u nas w Polsce to faktycznie ma duże przełożenie, dlatego że deszcze u nas często padają i właśnie to jajko umożliwia nam loty. Innowacyjna jest też konstrukcja tego drona, bo dlatego, że jak weźmiemy pierwszy raz do ręki, to ten dron przypomina właściwie jajko, a nie dron. Ramiona są zupełnie oddzielne. Mamy dwa sloty, gdzie możemy te ramiona wpiąć i rozłożyć. Dopiero jajko przeistacza się w prawdziwego drona. Jeżeli nie założymy tych ramion, mamy kamerę, która może pracować jako kamera ręczna z gimbalem. Genialnie, tak jak powiedzmy następca camcordera, tylko że już jest w tym momencie stabilizowany obraz poprzez gimbal. Możemy też to jajko umieścić na statywie i dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć obraz aktywny, czyli poprzez śledzenie danej sylwetki, podobnie jak rozwiązania DJI, tak jak Spotlight na przykład, ten tryb aktywny w Active Track, mamy możliwość śledzenia aktywnego postaci w ruchu, czy też jakiegoś obiektu właśnie w ruchu. I to, co jest ciekawe, że jeżeli obiekt nam ucieka z kadru, wychodzi poza kadr, a później do niego wraca, jajko zapamiętuje i ten algorytm zapamiętuje właśnie specyfikę danego obiektu. To, co jest jeszcze spektakularne, że mamy tutaj możliwość śledzenia obiektów, utrzymania ich w środku kadru. W komplecie z akcesoriami, oprócz samego case'u, do którego możemy spiąć tej warstwy zewnętrznej wodoodpornej, mamy także nogi do lądowania na wodzie. Także ten dron może być fantastyczną alternatywą do Mavików, jeżeli chodzi o użytkowników sportów wodnych, ratowników wodnych i całe środowisko osób typu wędkarze, czy właśnie całe środowisko osób, które na co dzień mają do czynienia z wodą. Podstawowa specyfikacja to kamera 4K, która ma już możliwość wykonywania ujęć w 60 klatkach na sekundę. Jest tam też rozpoznawanie twarzy. Mamy też właśnie osadzenie na danym obiekcie obiektywu. To jest genialne, prawda? Czyli tracking. Mamy kontrolę gestami, wodoodporność, lądowanie na wodzie, ale też bardzo ciekawą cechą jest to, że jesteśmy w stanie nagrać dźwięk dodatkowo w sposób, dźwięk na odległość, czyli jeżeli nasz dany dron lata w danym miejscu i mamy hałas ze śmigieł, a jednocześnie my jesteśmy w jakimś miłym miejscu, gdzie jest, powiedzmy, no, gdzie mamy do czynienia ze śpiewem ptaków, tam możemy ten śpiew ptaków, czy też fale, dźwięk fal właśnie morskich zarejestrować na audio. Ma też oczywiście funkcjonalność obstacle avoidance, do 15 metrów rozpoznaje przeszkody i też jest wodoodporny i odporny na wiatr. Dane techniczne, masa 522 gramy,
możliwość pracy do 4 godzin, jeżeli chodzi o wersję na statywie czy handheld. Masa startowa to jest 862 gramy, czyli to jest mniej więcej masa Mavica 2, trochę cięższy niż Mavic 1, więc ten dron nie jest może super lekki, super mały, ale jednocześnie jest bardzo ciekawy, prawda? Ma GPS, oczywiście GLONASS, dwa zakresy, bo jest zakres FCC i CE, podobnie jak w dronach DJI. Pełne sterowanie gimbalem, zakres od minus 90 do plus 20, czyli wychylenie jest od minus 90 stopni do plus 20, spojrzenie lekko w górę. Matrycę tutaj mamy 12 megapikselową i pole widzenia 78 stopni, czyli to już faktycznie jest dron, który też ma jasny obiektyw, bo tam jest 1.8, czyli nie dość, że mamy dobre pole widzenia, 74 stopnie, to jeszcze dość jasny obiektyw, 1.8 to już jest fajna przysłona otwarta. Aspect ratio to natywne, to jest 4:3, czyli typowa matryca 12-pikselowa 4000 na 3000 pikseli. Jeżeli chodzi o podstawowe tryby zdjęciowe, to mamy tutaj burst photo, single photo, burst photo, AEB jesteśmy w stanie zrobić też. Interwały 3, 5, 7 sekund. To, co możemy oczywiście wyciągnąć z obrazka wideo, to jest 4K do 60 klatek na sekundę. Mamy też bitrate 75 megabitów na sekundę. Formaty RAW też są dostępne. Kodek H265 również jest dostępny z tego drona. No i mamy też wbudowaną pamięć 6 GB. Bateria trzycelowa, która waży 237 gramów. Napięcie 11,4 V, oczywiście znamionowe. I jeżeli chodzi o energię, pojemność to jest 3800 mAh pojemność baterii. Czyli ta bateria w trybie stacjonarnym da nam pracę około 4 godzin w trybie właśnie śledzenia. Ciekawa propozycja i to, co jest jeszcze ciekawsze, a mianowicie tego drona możemy kupić w Europie i tutaj trzeba o tym powiedzieć, dlatego że wiele producentów, na przykład Otel czy Skydio, nie umożliwiają takich warunków jak zakup drona w Europie, a tutaj Power Vision ma swój sklep z Store.eu, gdzie możemy zamówić sobie cały komplet, wynosi w tej chwili 1149 euro i w tym mamy drona, dwie baterie, ten case taki wodoodporny, mamy water landing gear, czyli mamy te płozy do lądowania na wodzie też, ładowarkę, kabel USB, pasek do camcordera, do użytkowania jako camcorder tego jajka. Oczywiście jest też pilot, czyli kontroler i dodatkowe propelery, czyli dodatkowe śmigła. W komplecie jest też oczywiście torba. No i słuchajcie, no, pozycja jest bardzo godna uwagi. Ja od razu napisałem, jak tylko zobaczyłem ten produkt i zobaczyłem jego pierwsze recenzje, napisałem do Finlandii bodajże, bo oni mają tutaj siedzibę w Finlandii, po to, żeby mi udostępnili mi egzemplarz na testy. Zobaczymy, jaki będzie efekt, ale na dzisiaj warto powiedzieć, że to jest jedna z ciekawszych i intrygujących premier 2020 roku, właśnie ten Power Egg X. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i w kolejnych odcinkach, jeżeli będą jakieś ciekawe tematy, jeżeli chodzi o premiery tego roku, to na pewno o nich nie zapomnę. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym epizodzie. Cześć! Sponsorem tego epizodu jest autorska platforma wiedzy i wymiany doświadczeń stworzona przez Rafała, czyli Drone Bootcamp, gdzie uzyskasz dostęp do wszystkich jego szkoleń online, obecnych i przyszłych, comiesięczny warsztat online, wcześniejsze premiery nowych odcinków na YouTubie, sesje pytań i odpowiedzi na żywo w co drugą sobotę, dostęp do tajnej grupy LATAM DJI Dream Team, darmowe uczestnictwo w wydarzeniach specjalnych typu plenery dronów, a także indywidualny kontakt z Rafałem w ramach Office Hours. Sponsorem dżingli jest studio nagrań JM Records. www.jmrecords.pl. Czytał Filip Mitura.